Panie marszałku, pani senator Kochan, która reprezentuje inicjatywę senacką, bardzo serdecznie witamy panią na sali. Panie i panowie posłowie, nie powinno być tragedii, nie powinno być łez, nie powinno być przemocy domowej. I powinien być konsensus co do tego, że powinniśmy wypracować najlepsze rozwiązanie. Nie powinno być na tej sali żadnego ale. I dziwię się temu. Pytanie do pani senator. Przygotowaliście państwo jeden z projektów. Niestety przedłuża się ten okres procedowania. Jak państwo jesteście przygotowani? Po determinacji pani senator Kochan, droga koleżanko, znam i wiem. I wiem, że możesz liczyć i Senat może liczyć w tej inicjatywie na pewno na opozycję. Ale zależy nam, i to jest apel do państwa z Prawa i Sprawiedliwości, żebyście państwo się zaangażowali. A w Funduszu Sprawiedliwości były większe pieniądze na pomoc ofiarom niż na reklamę.